Zostaw łapkę w górę w ciągu 5 następnych sekund, a otrzymasz Gold Trooperkę z OG stylem na swoje konto za darmo. Siemano mordeczki, z tej strony Ahexo, w tym filmiku porozmawiamy sobie na temat tego, jak zdobyć skina Gold Trooper w Fortnite za darmo. Koniecznie dajcie to film do końca, a jeśli jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. No i przy okazji też możesz wpaść na mojego Instagrama, Hexo i ty, a ja już bez przedłużania zapraszam do oglądania. Okej, także skin Gold Trooperki w końcu wrócił do sklepu. No i wrócił oczywiście bez OG stylu. Ale masa graczy zapewne chciałaby zdobyć tego skina totalnie za darmo, ze względu na to, że jest on właśnie dość pożądanym skinem. No to dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego, jak możemy to zrobić. Przedstawię wam kilka sposobów, które działają, jak i takie, które są po prostu zwykłym skamem. Także na samym początku przejdźmy sobie do tych gorszych. Także na samym początku są to jakieś magiczne kody wpisywane właśnie w po prostu czat gry, no i po prostu po wpisaniu tych magicznych kodów gracze po zrestartowaniu Fortnite'a otrzymują skina Gold Trooper totalnie za darmo. No i chciałem wam powiedzieć, że takie coś po prostu nie działa, no i takie coś nie działa i tyle. Nie otrzymacie wtedy po prostu skina i stracicie tylko i wyłącznie wasz czas. Kolejnym takim skamerskim sposobem są to właśnie generatory darmowych skinów. A najdokładniej jest to coś, co działa mniej więcej na zasadzie tego, że właśnie podajecie tam swój nick z gry i tak dalej i po prostu nagle otrzymujecie waszego wybranego skina na wasze konto. Lecz jest jeden mały minus. Ze względu na to, że na samym koniec właśnie wszystkiego, co tam robicie w tych generatorach, musicie tam podać swój numer telefonu. A co się z tym wiąże? Jeżeli ten numer podacie, no to niestety, ale z waszego konta będą pobierane naprawdę wielkie opłaty, a co się z tym wiąże? Po prostu to, że już lepiej sobie kupić normalnie tą Gold Trooperkę, niż po prostu wydawać masę siana tylko po to, że wpisaliście właśnie wasz numer telefonu na jakimś generatorze. I ostatnim, według mnie jednym z gorszych sposobów, są to serwery Discord, które po prostu mają coś takiego, że zaproś 10 osób, a otrzymasz skina Gold Trooper za darmo. No i generalnie, no to jest to tylko i wyłącznie scam, no i jeżeli wejdziecie sobie na taki Discord, zaprosicie te osoby, to po prostu nic nie dostaniecie. I takie coś po prostu nie działa. A jeżeli wy zaprosicie 10 osób, to któryś z waszych znajomych zaprosi kolejne 10, no i po prostu tak ten Discord się rozrasta. A teraz przejdźmy sobie do sposobów, które działają. Także pierwszym takim sposobem jest to wejście na stronę Epic Games i tam następnie napisanie, że zakupiliście skina Gold Troopera, lecz na swoje konto go nie otrzymaliście. No i generalnie jest to sposób, przez który możecie dostać bana w Fortnite, ale jest to ban maksymalnie na tydzień za oszukiwanie Epic Games. Oczywiście w najlepszym wypadku Epic Games właśnie da wam tego skina, ale jest też opcja, że na przykład po dłuższym czasie zniknie on z waszego konta. Także jest to opcja taka właśnie 50 na 50, ale jak chcecie, to możecie spróbować. I jak coś robicie, to na własną odpowiedzialność. No i kolejnym takim sposobem jest to, że teraz raz na jakiś czas będę wysyłał moim widzą podarunki. Także jeżeli wy chcecie otrzymać jakiś podarunek, to wystarczy, że zostawicie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, no i po prostu napiszecie w komentarzu biorę udział. No i możliwe, że to właśnie wy wygracie. No i właśnie skiny takie jak Gold Trooper i tak dalej również będę wysyłał i na moim drugim kanale pojawi się filmik z właśnie tych wysyłania prezentów. Także wydaje mi się, że jest to jak najbardziej spoko. No i co? To już by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Ja byłem Hexo, trzymajcie się i cześć!